Poranny gość Radia Zachód. A porannym gościem Radia Zachód jest ksiądz biskup Adrian Pód, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam państwa. Szczęść Boże. Dzisiaj o godzinie 10 równo w Ciecierzycach w szkole w gminie Deszczno rozpoczyna się, ksiądz biskup tak na mnie patrzy i trochę się dziwi, o czym ja mówię. Tak, rozpoczyna się pierwszy taki marsz dzieci ze szkoły podstawowej, marsz papieski. Do tego mamy dzisiaj, jutro, a przede wszystkim pojutrze, czyli w niedzielę, mnóstwo wydarzeń związanych z... No właśnie z czym, księże biskupie? Bo za chwilę powiemy o tych wszystkich miastach i miejscowościach, to też nie będzie wszystko, ale co my chcemy w niedzielę? Jan Paweł II dla mojego pokolenia, naszego pokolenia, dla bardzo wielu Polaków był i jest osobą niezwykle ważną, istotną. W ostatnim czasie z różnych stron w jaki sposób jego osoba była dotknięta tam na różne sposoby i wiele środowisk w Polsce katolickich uświadomiło sobie, że Jan Paweł II to nie tylko ktoś z przeszłości, to taki, można powiedzieć, drogowskaz, jego nauka to drogowskaz także na dzisiaj. I chcemy o tym powiedzieć, chcę powiedzieć, że Jan Paweł II jest dla nas ważny. Jeżeli w tym pokoleniu pojawia się takie tąpnięcie, myśli ksiądz, że to jest związane z wyborami, z polityką, czy to jest, czy co to jest w ogóle? Chciałem powiedzieć niestety z polityką, ale polityka sama w sobie jest czymś dobrym, bo jest służbą dla drugiego człowieka. Pytanie, jak jest robiona. Tak właśnie, to pewnego rodzaju sytuacje spowodowały, że jakaś być może gra polityczna, być może jakieś takie wybory polityczne spowodowały, że w którymś momencie zaczęto Jana Pawła II rozgrywać politycznie i niezależnie z której strony, niezależnie jak, to w którymś momencie okazało się, że stał się nie tylko dla nas, jako dla Kościoła kimś ważnym, ale stał się jakąś kartą przetargową w obecnym dyskursie politycznym. Powiem niestety, bo Jan Paweł II z tym, co nam zostawił ze swoim nauczaniem, ze swoim świadectwem życia, powinien być jego nauczanie, jego świadectwo czymś uniwersalnym dla nas Polaków, a niestety tak się nie dzieje. Myśli ksiądz o tym, co będzie dalej, bo przejdą marsze, przejdą drogi krzyżowe, ludzie się będą modlić, manifestować jedni. Drudzy będą mówić, że, bo takie opinie też się pojawiają i nie można udawać, że ich nie ma, że ja nie będę w tym uczestniczył, w tym w niedzielę, w tym w piątek, nie będę w tym uczestniczył, bo to jest polityka i pytanie, co dalej, bo marsze przejdą, modlitwy się odbędą. Myśli ksiądz, że to w jakiś sposób uspokoi te ataki, czy one będą wzmożone przez to? Ja pamiętam kilka miesięcy po pogrzebie Jana Pawła II już pojawiły się takie koszulki z napisem "Nie płakałem po papieżu". To nie jest tak, że dzisiaj się pojawiła nagle jakaś grupa, która nie utożsamia się z dziedzictwem Jana Pawła II. Zaraz po jego śmierci już takie środowiska były i w sensie jakiegoś takiego dyskursu społecznego, jakiejś takiej naszego bycia w tym społeczeństwie, to chyba dobrze. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. My chcemy pokazać, że jest dla nas ważny. Że jako głowa Kościoła katolickiego, ta widzialna głowa katolickiego Kościoła tutaj na ziemi, z tym, co robił, jak żył, jak nauczał, jest dla nas ważny, jest świętym Kościoła katolickiego i tylko to chcemy zrobić. Nie chcemy wchodzić w żaden spór polityczny, nie chcemy w żaden sposób, nie wiem, walczyć politycznie. Chcemy tylko pokazać, że jest dla nas on i jego nauczanie ważne. Ja widziałem taką dyskusję na Facebooku gdzieś i to było dość ciekawe, dlatego że ciekawe socjologicznie, po prostu ciekawe, bo ludzie, którzy definiują siebie jako obrońcy środowisk LGBT, atakują te marsze. I teraz wywiązała się dyskusja, bo ludzie, którzy z kolei chcą uczestniczyć w tych marszach, mówią, to jak to jest? To wy mówicie o braku tolerancji, o tym, że środowiska, że normalnie Polacy was nie akceptują, a sami atakujecie tych, którzy chcą manifestować swoje przywiązanie do papieża. Ma pan rację, panie redaktorze, tylko chyba odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią, którą bardziej może pan jako dziennikarz czy różni działacze społeczni tej odpowiedzi udzielić. Ja jeszcze raz powtórzę. My jako Kościół w sensie duchowni, tak? My jako ludzie, którzy organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, chcemy po prostu pokazać, że jest dla nas ważne. Nie chcemy się przepychać z kimś, bo ktoś uważa tak czy inaczej. Kiedy co roku mamy procesję Bożą,
Bożego Ciała. Także pojawiają się różnego rodzaju rozmowy czy zarzuty, no, że wy sobie chodzicie, a my mamy prawo, czy nie mamy tego prawa. Albo stoimy w korkach i musimy ogniazdami jeździć. Albo stoimy w korkach i tak dalej. Chcemy pokazać, że jest coś dla nas ważne. W tym państwie, w tym społeczeństwie każdy z nas ma prawo w granicach prawa, w granicach pewnej kultury społecznej mówić o tym, co jest ważne. A on jest dla nas ważny. Jego nauczanie, jego przesłanie jest dla nas ważne. Identyfikujemy się z tym. Ja osobiście należę do pokolenia Jana Pawła II. JP2 po prostu tak pokolenie. Jest. Głogów, Gorzów Wielkopolski, Kożuchów, Nowa Sól, Międzyrzecz, Rokitno, Słubice, Sulęcin, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary, plus te takie... Znaczy właściwie w każdej parafii dzieje się coś, bo jak rozumiem, to nie tylko marsz księży biskupie, ale to też droga krzyżowa, nawet piątkowa, bardzo często ma ten taki akcent papieski, prawda? W diecezji. Tak, ksiądz dyrektor Robert Patro, dyrektor naszego Wydziału Duszpasterskiego, próbował pozbierać te inicjatywy i okazało się w którymś momencie, że było ich tak wiele, że też nie było sensu już aktualizować tej listy. Idea była też taka, w takich rozmowach oddolnych, żeby tam, gdzie jest pomnik Jana Pawła II, tam, gdzie jest jakaś tablica, tam, gdzie jest jakieś miejsce poświęcone jego pamięci, zebrać się i tego dnia, czyli w dzień jego śmierci, pomodlić się, prosić dobrego Boga o to, abyśmy mogli dziedzictwem Jana Pawła II żyć na co dzień, żeby to nie było tylko zewnętrzne manifestowanie, ale żebyśmy z tej nauki mogli coś wyciągnąć dla siebie. A co pozytywnego ksiądz z tego wyciąga, ksiądz biskup? Bo paradoksalnie może jest tak, że ludzie się znowu zgromadzą dzięki temu, że ludzie się znowu może obudzą. Jak ksiądz biskup myśli? Kilka dni temu, chyba 2 tygodnie temu, miałem spotkanie ze studentami z Zielonej Góry po rekolekcjach w jednej z parafii i tam wprost padło takie pytanie, kim on jest dla nas, jak go odbierać, czyli Jana Pawła II, bo jesteśmy tym pokoleniem, które już go nie pamięta. Studenci, którzy właśnie weszli na, są na pierwszym, drugim roku studiów. I myślę, że ta cała sytuacja spowoduje u wielu takie wewnętrzne pytanie o to, kim jest on także dla naszego pokolenia, tego pokolenia, którego nie zna, które nie pamięta, czym były jego wizyty, czym były jego pielgrzymki do naszej ojczyzny. Wielu powie sobie zapewne tak, nie chce mieć z nim nic wspólnego, ale dla wielu jego nauczanie, jego przesłanie może być nową przygodą, odkryciem kogoś, kto jest takim drogowskazem także dzisiaj. Zmieniając temat, bo oczywiście tutaj przypominamy, że i dzisiaj w całym województwie, ale przede wszystkim w niedzielę marsze papieskie, spotkania, modlitwy, różańce, takie manifestacje, no manifestacja nie jest złym słowem, to jest raczej po prostu zamanifestowanie tego, co się myśli o Janie Pawle II w chcemy tym czasie. Pokazać, że jest dla nas ważne. To podsumowując, natomiast ksiądz biskup uczestniczył w takiej nietypowej drodze krzyżowej, ja powiem szczerze, widziałem zdjęcia, to się tak zatrzymałem na chwilę, bo to była droga krzyżowa w zakładzie karnym, tak? Czy... W Głogowie, tak. W Głogowie. Tak. Bo widzę księdza biskupa na czele, a poza tym wszyscy uczestnicy mieli zasłaniane twarze, więc to tak mówię, zatrzymałem się, mówię, aha, to zakład karny. Jak ksiądz biskup to przeżył? Jak przeżyli to osadzeni? Muszę powiedzieć, że od kilku miesięcy docierały do mnie takie bardzo dobre informacje na temat zakładu karnego w Głogowie. Tego, jak dyrekcja, ci, którzy odpowiadają za zakład karny, troszczą się o zaspokojenie spraw związanych z religią, z potrzebami religijnymi osadzonych. To nie jest tak, że tylko dla Kościoła katolickiego. Tam naprawdę robią solidną pracę, jeśli chodzi o taką odpowiedzialność za tych osadzonych więźniów, także w tym kluczu religijnym. Od wielu, wielu lat pracuje tam ksiądz Sebastian Kluwak, kapelan więzienny, który mi powiedział o tym, że jest taka inicjatywa, aby po kilku latach, bo przez ostatni czas nie było drogi krzyżowej, razem z nimi się pomodlić. Pytał się, czy jest taka szansa, czy jest taki czas, z radością odpowiedziałem, wiedząc, co tam się dzieje, że jest to dobre miejsce, otwarte. Powiedziałem księdzu Sebastianowi, oczywiście przyjadę i byłem tam. Muszę powiedzieć, że ja osobiście przeżyłem te rozważania, bo one były pisane przez księdza Sebastiana i samych osadzonych. To były czasami trudne rozważania, mówiące o tym, że to my żeśmy skrzywdzili, że to my jesteśmy tymi, z którego powodu, nie wiem, matka płacze, czy tak dalej, czy tak dalej. I ja osobiście przeżyłem te
rozważania. Przeżyłem drogę krzyżową. Razem z nimi na końcu się pomodliłem. Z każdym na początku podszedłem do każdego, podałem mu rękę, aby się przywitać i bardzo mnie ucieszyło to, że na końcu zdecydowana większość z nich podeszła też do mnie, aby się pożegnać. Nie? Że niektórzy powiedzieli kilka ciepłych słów, że dla nich to było ważne, że modlitwa w tym miejscu i błogosławieństwo było dla nich ważnym przeżyciem. Myśli ksiądz, że dla wielu z nich ta wiara dopiero w tej chwili się odsłania po tym, co zrobili w życiu, jak to ich życie się zmieniło? Trzeba byłoby zobaczyć serce każdego z nich. Natomiast mogę powiedzieć tylko na podstawie tych krótkich pożegnań. Dla wielu z nich to miejsce, czyli więzienie, zakład karny w Głogowie, stało się miejscem pewnych poszukiwań metafizycznych, a nawet bardziej pewnych poszukiwań religijnych. I dobrze, że zakład karny i ksiądz Sebastian Kluwak stwarza tam taką przestrzeń, aby móc na te pytania odpowiadać. To o poszukiwaniach religijnych i metafizycznych tym tematem zakończmy, dlatego że rozpoczyna się za chwilę Wielki Tydzień i to też nie jest tak, żeby o Wielkim Tygodniu zaczynać mówić w Wielki Piątek, bo mamy okazję, żeby ksiądz biskup może w jakiś sposób nastroił, przypomniał, żeby w ten tydzień przed świętami Wielkiej Nocy wejść w taki sposób, no właśnie jaki? W Niedzielę Palmową w liturgii usłyszymy znamienne słowa. Kończy się okres 40-dniowej pokuty. Kończymy 40-dniowy post. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, najważniejszy tydzień naszej wiary. W centrum Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. Triduum Paschalne to Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczynamy te uroczystości już w czwartek wieczorem, ale sam Wielki Czwartek nie należy do Triduum Paschalnego. Jest to absolutny szczyt naszej wiary. Wierzymy w to, że Pan nasz dla nas i dla naszego zbawienia przyjął mękę krzyżową, ale śmierć nie była końcem tego dzieła, że życie, miłość zwyciężyło. I to celebrujemy, to będziemy starali się pokazać, to będziemy starali się przeżyć w tym czasie. Jeden z polityków takich ogólnopolskich powiedział ostatnio, że no, że tam coś się szykuje na takiej zasadzie, że chciałby o czymś powiedzieć, ale mówi teraz nie. Teraz są święta, teraz się skupmy na tym, żeby się przybliżyć do siebie, żeby się zastanowić, a jeżeli będę chciał o tym powiedzieć, to po świętach. Tym bardziej, że Triduum Paschalne, że proszę mi poprawić, Wielki Piątek to jest takie święto księży? Wielki Czwartek wieczorem, kiedy rozpoczynamy, to jest dzień, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię i tych, którzy służą bezpośrednio Eucharystii, czyli kapłaństwo służebne. Czyli Wielki Czwartek to będzie też taki moment, żeby po prostu powiedzieć swoim księżom, kapłanom w swoich parafiach, dziękujemy, życzyć wszystkiego dobrego, bo to jest też taki moment, że się po prostu po ludzku o nich pamięta. Prawda? Przede wszystkim podziękować dobremu Bogu za dar Eucharystii i księżom możemy podziękować w taki sposób, że wszyscy bardzo czynnie zaangażujemy się w przeżycie Eucharystii, nie tylko tej Wielki Czwartek, ale każdego dnia. Myślę, że takie znaki zewnętrzne, słowo podziękowania, kwiaty są ważne, ale gdyby tylko o to chodziło, to byłoby to jakieś nieporozumienie. Dziękujemy dobremu Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwo, które jest w służbie tej Eucharystii. A najlepiej podziękujemy w taki sposób, kiedy staniemy obok naszego księdza proboszcza, księdza wikariusza i powiemy razem z Tobą chcemy troszczyć się o Eucharystię. To będzie najpiękniejsze. A ja dziękuję księdzu biskupowi za rozmowę. Ksiądz biskup Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, był gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo serdecznie, z Panem Bogiem. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.